Święty Andrzej Bobola zjawił mi się pierwszy raz w dniu 3 maja 1938 roku. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, powiedział. Spytałam go, czy będzie patronem Polski. Już nim jestem, gdyż nadchodzą znowu czasy ciężkie i trudne. Będę wam pomagał, gdy Polska będzie w niebezpieczeństwie. Ukażę się ogromnym tłumom ludzi. Grozi jej obecnie dwóch wrogów, których nie wolno mi powiedzieć. Powiem, gdyby było trzeba i gdy mi Bóg pozwoli. Ludzie nie dość gorąco i nie tak jak trzeba zwracają się do mnie. Mogą być bardzo pomocni w zażegnywaniu wielkich katastrof. Mogą nieść ulgę w cierpieniu. Czy męczeństwo bolało? Tak, w pierwszych chwilach cierpienie to nie mogło być odjęte, gdyż było dobrowolne. Po pewnym czasie ból znieczuliło wewnętrzne widzenie przyszłego życia, które Bóg okupił cierpieniem, przewyższającym wszystkie męczeństwa świata. Miłość Boga i Jego łaska daje wielką moc. Przygotujcie się, bo idą bardzo ciężkie czasy. Będzie to walka dobra ze złem, duchów jasnych z ciemnymi. Powiedz ludziom, że grożą im straszne rzeczy za to, że zaniedbują sprawy wewnętrznego życia. Możesz mnie zawsze poprosić, a wysłucham cię. Błogosławię cię od Boga.